Szanowni Państwo, ja tu niestety nie mogę Państwa zabawić i wzruszyć tak jak mój poprzednik, pan Janek Pietrzak, ale panie Janku, panie Janku, panie Janku, sędziowie PKW nie szkolili się podobno w Moskwie, odbywali konferencje, nie wiem czy taką samą jak w Jałcie pół wieku temu, natomiast byli na konferencji. Taką odpowiedź otrzymałam, kiedy zapytałam, czego nauczyli się na szkoleniu w Moskwie. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość przystąpiło do liczenia wyborów, nie jesteśmy pierwsi. Pierwsi byli Solidarni 2010, a Prawo i Sprawiedliwość przystąpiło do liczenia wyborów przed ubiegłymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Stworzyliśmy system, który przelicza głosy, znaczy przelicza, zlicza te głosy z 27 tysięcy obwodowych komisji wyborczych. Znaleźliśmy koordynatorów, którzy mieli obowiązek wbijania tych cyfr, które otrzymali z obwodowych komisji wyborczych, ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Problem polegał na tym, że nie dawaliśmy rady z protokołami. To znaczy był w czwartek, 22 maja, przypomnę, wybory były 25 maja, Państwowa Komisja Wyborcza zarządziła, właściwie wystosowała coś w rodzaju listu do pani i panów przewodniczących obwodowych komisji wyborczych o nieudzielanie kopii protokołów, w szczególności, tak było tam napisane, w szczególności członkom komisji i mężom zaufania. Szanowni Państwo, to bardzo... nie można było robić zdjęć w lokalu, trzeba było zrobić zdjęcie dopiero poza lokalem, już po wywieszeniu. To bardzo, bardzo utrudniło nam pracę i dlatego też nie wyszła ona tak, jak trzeba. Na te wybory przygotowaliśmy się trochę inaczej. Zrobiliśmy szemel protokołu, tak żeby ludzie mogli wpisywać te dane, które wyliczą w obwodowych komisjach wyborczych i przesyłać nam po prostu tak podpisane, żebyśmy mieli jakiś ślad. Tymczasem muszę Państwu powiedzieć, że wszyscy ci, którzy interesują się uczciwością wyborów, nie mówię, że mój zespół, który prowadzę, ale wszyscy, którym leży na sercu pilnowanie wyborów, odnieśli sukces, gdyż pan Kazimierz Czaplicki poinformował, to jest Krajowy Komisarz Wyborczy, poinformował we wtorek w ubiegłym tygodniu, że w tej edycji wyborów każdy członek komisji i mąż zaufania będzie mógł wziąć kopię protokołu. To bardzo nam usprawni działanie, bo nasi koordynatorzy będą mogli wbijać odpowiednie wyniki z protokołów, po czym prześlą je nam tutaj na Nowogrodzką. Ale szanowni Państwo, bardzo, bardzo ważne jest, aby mężowie zaufania i członkowie komisji byli w stanie odpowiednio liczyć karty wyborcze. Otóż, szanowni Państwo, jest kilka punktów, które my oczywiście napisaliśmy już instrukcję, którą będziemy rozsyłać do wszystkich mężów zaufania i członków komisji, ale przede wszystkim bardzo istotne jest to, co jest w konwencji weneckiej, której Polska nie ratyfikowała, a mianowicie w momencie, kiedy wszystkie karty zostaną wysypane na stół, wszystkie karty z urny, należy przede wszystkim cała komisja, patrząc sobie na ręce, przekłada je na kubkę, ważne i nieważne. Głosy nieważne powinny się znajdować w miejscu, w którym wszyscy je widzą. Głosy ważne mogą być liczone przez każdego z osobna. Natomiast to jest jakby pierwsza podstawowa rzecz. Mężowie zaufania mają prawo i muszą być asertywni, muszą prosić o przekartkowanie wszystkich kubek, muszą to sprawdzić bardzo dokładnie. Trzeba również zwrócić uwagę na to, czy ktoś nie wychodzi po podpisaniu i po pobraniu kart, nie wychodzi z lokalu, gdyż bardzo często informują nas o tym nasi członkowie komisji i mężowie zaufania. Bardzo często ludzie wychodzą z lokalu i tam odbywa się proceder, można to nazwać wałbrzyski, to znaczy
dostają, nie wiem, jakieś pieniądze czy flaszkę, nie wiem co tam dostają, oddają to i wchodzi następna osoba już z wypełnioną kartą, pobiera i taki proceder, nie wiem, to się chyba karuzela nazywa, czy już w slangu tych, którzy się zajmują tym procederem, w każdym razie coś takiego ma miejsce. To też na to trzeba bardzo, bardzo zwracać uwagę. I proszę Państwa, tutaj rzecz jest, ja mam nadzieję, że uda nam się naprawdę w 100% policzyć te wybory, tym bardziej, że obecny tu Józef Orzeł i nieżyjący Tolek Lawina w 89 roku potrafili to długopisami na kartkach wyliczyć. Mnie się wydaje, że tym razem nam się powinno udać, dlatego że wszyscy kandydaci mogą wysłać do komisji wyborczych jako mężów zaufania swoje rodziny, braci, siostry, matki, ojców, córki, synów. Także naprawdę bardzo, bardzo proszę o to, żebyście Państwo włączali się w proces pilnowania wyborów, byli mężami zaufania i byli asertywni. Dziękuję bardzo. Dzięki Pani Aniu. Teraz proszę Artura Dmochowskiego, autora...